Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Od dłuższego czasu na kanale nie pojawiały się materiały z serii Siły Powietrzne Świata i dzisiaj drobny krok w stronę zmiany tego stanu rzeczy, gdyż dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o siłach powietrznych jednego z naszych wschodnich sąsiadów, a mianowicie Białorusi. Białoruś jako niepodległe państwo powstała w sierpniu 1991 roku, gdy władze Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wchodzącej w skład Związku Radzieckiego ogłosiły niepodległość. W latach 1991-1995 na terenie nowego państwa panował chaos polityczny i postępująca recesja gospodarcza. W tych warunkach wiele firm na własną rękę podejmowało próby utrzymania bliskich kontaktów z Rosją, skąd pochodziła większość podzespołów do produkowanych na terenie Białorusi produktów. Podobnie jak w Polsce, na Białorusi zaczęto odczuwać rozczarowanie przemianami demokratycznymi, co doprowadziło do tego, że władze w kraju ponownie zaczęli obejmować ludzie związani z dawnym systemem. W przypadku Białorusi był to Aleksander Łukaszenka. Notabene niektórzy polscy publicyści, w czasie gdy w Polsce Aleksander Kwaśniewski obejmował po raz pierwszy urząd prezydenta, nazywali go polskim Łukaszenką. Tak czy inaczej na terenie Białorusi, podobnie jak na terenie sąsiedniej Ukrainy, w czasach gdy państwo to było częścią Związku Radzieckiego, stacjonowały liczne jednostki wchodzące w skład radzieckiej 28. Armii Lotniczej. Część z nich w 1992 roku złożyła przysięgę na wierność nowemu rządowi z siedzibą w Mińsku. Oficjalne sformowanie pierwszych jednostek miało miejsce 15 czerwca 1992 roku, gdy dowództwo 26. Armii Powietrznej Związku Radzieckiego zostało przekształcone w Siły Powietrzne Republiki Białorusi. Krótko potem, 1 sierpnia 1992 roku, na podstawie zachowanego personelu i wyposażenia Dowództwa Obrony Powietrznej Białoruskiego Okręgu Wojskowego oraz II Samodzielnej Armii Obrony Powietrznej utworzone zostało Dowództwo Sił Obrony Powietrznej Republiki Białorusi. Utrzymywanie dwóch odrębnych rodzajów sił zbrojnych trwało do 2001 roku, gdy siły obrony powietrznej zostały połączone z siłami powietrznymi. Teraz drobna uwaga, zarówno białoruskie wojska lądowe, jak również lotnictwo nie należą do najliczniejszych, ale bardzo często są w Polsce zupełnie niesłusznie postrzegane jako coś gorszego od wojska rosyjskiego. W rzeczywistości sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ bardzo często, jeśli Rosjanie chcą zobaczyć, jak coś może sprawnie funkcjonować, to najpierw przesyłają te plany do wdrożenia w armii białoruskiej, a dopiero potem we własnej, chociaż Białorusini mają też sporo swoich własnych ciekawych rozwiązań. Generalnie państwo to, czyli Białoruś, bardzo często określane jest mianem Niemiec Wschodu i to nie tylko ze względu na to, że na ulicy w Mińsku czy Brześciu jest czysto i schludnie, czego nie można powiedzieć chociażby o Polsce czy Rosji, bo znam takie miejsca w moim rodzinnym mieście, gdzie, znaczy może tak, moje rodzinne miasto stało się memem już jakiś czas temu. Głównym samolotem bojowym wykorzystywanym obecnie przez białoruskie lotnictwo jest samolot wielozadaniowy MiG-29. W białoruskiej służbie MiG-29 zostały zmodernizowane do wariantu BM, który posiada m.in. możliwość tankowania w powietrzu, jak również wykorzystywania rakiet powietrze-ziemia R-27ER oraz ET, RWWE, AE, H-29T, TD, oraz L oraz H-25ML, jak również rakiet wykorzystywanych głównie do zwalczania okrętów, czyli H-31AP, a także kierowanych bomb lotniczych KAB-500KR i 500L, które zostały wzbogacone o systemy pozwalające na wykorzystanie laserowego systemu naprowadzania na cel. Początkowo w białoruskiej służbie było całkiem sporo MiG-29 i były to samoloty zarówno w wersji jednomiejscowej, w wariancie podstawowym, czyli 9-11, takie informacje najczęściej się pojawiają, oraz w wersji S, a także 6 maszyn w wersji UB. Obecnie wszystkie aktywne białoruskie samoloty miały zostać zmodernizowane do wersji BM, no i
Tutaj pojawia się drobna różnica, ponieważ zazwyczaj mówi się o tym, że jest 18 samolotów w wersji jednomiejscowej i kilka samolotów w wersji dwumiejscowej, dokładnie 6, czyli to się nie zmieniło. Natomiast pojawiają się także głosy pochodzące od niektórych polskich ekspertów, które sugerują, że w sumie Białoruś posiada około 30 samolotów MiG-29, z czego tylko część miała zostać zmodernizowana do wersji BM. Oprócz samolotów MiG-29 w służbie białoruskiej znajdowały się także Su-27, jednakże obecnie cała flota licząca około 21 samolotów Su-27 i Su-27UB została wycofana z użytku i skierowana do magazynów, gdzie stanowią część rezerwy lub trafiły te samoloty do składnic sprzętu lotniczego. Według niektórych zachodnich źródeł, aktualnie na Białorusi wykorzystywany jest tylko jeden samolot Su-27UB i maszyna ta ma być samolotem szkolno-treningowym dla pilotów, którzy w najbliższym czasie mają przesiąść się na zamówione w Rosji samoloty wielozadaniowe Su-30SM. Same dostawy samolotów Su-30SM przebiegają dość powoli i aktualnie białoruskie siły powietrzne dysponują maksymalnie do 4 samolotów Su-30SM, natomiast całe zamówienie opiewa na 12 sztuk. Zarówno flota samolotów MiG-29, jak również Su-27 pozostających w służbie białoruskiej ma za sobą długą historię, jeśli chodzi o wypadki i katastrofy. I tak pierwsza katastrofa w historii białoruskiego lotnictwa miała miejsce 23 maja 1996 roku, gdy podczas lotu szkolnego rozbił się Su-27 pilotowany przez Władimira Karwata, który zginął śmiercią lotnika. Pilot mógł się katapultować, ale wówczas jego Su-27 spadłby na obszar gęsto zaludniony, więc podpułkownik Karwat zdecydował się skierować samolot na obszar niezaludniony, za co został pośmiertnie odznaczony tytułem bohatera Białorusi. Pilot miał 37 lat i w czasach radzieckich latał m.in. na MiGach 23 na Dalekim Wschodzie. Potem w 2009 roku Su-27UB rozbił się podczas pokazów w Radomiu. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, którzy zginęli śmiercią lotnika. W 2010 roku w dniu 21 kwietnia w powietrzu zderzyły się dwa MiG-29. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, a jeden z MiGów zdołał jeszcze powrócić na lotnisko i bezpiecznie wylądować. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy ten konkretny egzemplarz został potem wyremontowany. 23 września 2010 roku podczas wykonywania akrobacji na Małym Pułapie, które czasami jest określane jako chuligaństwo powietrzne, rozbił się, prawdopodobnie na skutek błędu pilotażowego, kolejny MiG-29, na pokładzie którego zginęło dwóch lotników. Kolejna katastrofa MiG-29 miała miejsce 11 listopada 2014 roku, gdy na pokładzie samolotu z 61. Bazy Lotnictwa Myśliwskiego doszło do pożaru, w wyniku którego pilot utracił panowanie nad samolotem i był zmuszony do ratowania się na spadochronie. Pożar był spowodowany zwarciem, do którego doszło na skutek przetarcia się izolacji zabezpieczającej wiązkę przewodów. Ostatnia katastrofa MiG-29 z białoruskimi znakami miała miejsce 23 lutego 2017 roku podczas treningowego startu z lotniska w Bobrujsku, gdy silnik MiG-29 stanął w ogniu na skutek zbyt dużego przyspieszenia. Najprawdopodobniej pilot doprowadził do przegrzania silnika, co było albo działaniem celowym z jego strony, albo wynikało z wadliwie działającego systemu chłodzenia i systemu informowania o tym, jak wygląda poziom chłodzenia. Prawdopodobnie tutaj były jakieś błędy. Oprócz Su-27 i MiG-29 siły bojowe białoruskiego lotnictwa, no ile można tak powiedzieć, wykorzystują także samoloty szturmowe Su-25. Oficjalnie mówi się o około 22 samolotach w stanie lotnym oraz 20 samolotach skierowanych do składnic sprzętu lub magazynów. Samoloty te pochodzą z dawnego 206, 378 i 397 samodzielnego pułku lotnictwa szturmowego. Niestety, również w przypadku samolotów Su-25 używanych przez Białorusinów doszło do kilku tragicznych w skutkach wypadków.
W sumie wymieniane są dwie sytuacje z udziałem Su-25, natomiast prawdopodobnie takich awarii, o których nie wiemy, było więcej. Pierwsza to katastrofa z 12 czerwca 2012 roku, gdy koło Lidy zginął na Su-25 podpułkownik Nikołaj Gridniew. No i druga taka sytuacja to 30 września 2014 roku, gdy koło Lidy rozbił się Su-25, ale pilotowi udało się uratować. Oprócz samolotów bojowych, Białorusini korzystają także z maszyn transportowych. Tutaj mogą się pochwalić dwoma Iłami 76 w służbie wojska, a także dziewięcioma samolotami Iłu 76, które wprawdzie posiadają cywilne rejestracje, ale są przystosowane do wykonywania zadań bojowych. Oprócz tego wojsko ma jeszcze cztery Antonowy AN-26. Flota samolotów transportowych wykorzystywanych przez Białorusinów nie jest może przesadnie nowoczesna, ale jest w dość dobrym stanie i pomimo upływu lat nie pojawiły się żadne doniesienia dotyczące wypadków czy poważnych awarii, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo lotów. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do dokładniejszych danych w kwestii procesu szkolenia w lotnictwie białoruskim, jednakże wszystko wskazuje na to, że aktualnie Białoruś albo ten najbardziej podstawowy etap szkolenia na samolotach tłokowych realizuje w aeroklubach, albo od razu sadza swoich kandydatów na pilotów na samoloty odrzutowe. No i tutaj, jeśli chodzi o odrzutowce szkolne, wymieniane są dwa typy. Pierwszy, nieco starszy, no i jak się wydaje, bardziej szczęśliwy. Drugi, znacznie nowszy i niestety niezbyt szczęśliwy, przynajmniej z punktu widzenia białoruskich pilotów. Zacznijmy od tego starszego typu. No tutaj trzeba wspomnieć o samolotach Aero L-39 Albatros, które, co ciekawe, zostały zakupione przez Białorusinów na Ukrainie jeszcze w czasach, gdy oba państwa utrzymywały dość przyjazne relacje. Aktualnie w służbie białoruskiej znajduje się co najmniej 10 samolotów L-39, które zostały zakupione w 2005 roku. W teorii maszyny te również mogą być wykorzystywane w charakterze samolotu uderzeniowego, ale w praktyce służą tylko do szkolenia. Wiadomo również, że co najmniej kilka samolotów jest wykorzystywanych przez grupę akrobacyjną Biała Ruś. Nowszymi samolotami wykorzystywanymi do szkolenia personelu latającego na Białorusi są Yaki-130, które zostały zakupione przez władze białoruskie w 2012 roku w Rosji. Dostawa pierwszych czterech samolotów miała miejsce w 2015 roku. W kolejnych latach Białoruś zdecydowała się na zakupienie jeszcze kilku Yaków-130, tak że w 2021 roku siły powietrzne Białorusi miały 12 samolotów Yak-130, o których było wiadomo, że faktycznie są. Niestety, w dniu 19 maja 2021 roku doszło do katastrofy, w wyniku której utracony został jeden z samolotów, a dwóch pilotów, czyli major gwardii Andrzej Niczyporuk i porucznik gwardii Nikita Kukonenko, na skutek awarii utracili kontrolę nad samolotem. Konieczne okazało się opuszczenie maszyny, ale gdyby piloci od razu wyskoczyli, to samolot spadłby na gęsto zaludniony obszar, więc piloci pozostali na pokładzie samolotu do końca i wyprowadzili samolot z terenów gęsto zabudowanych na teren, na którym nie było zabudowań zajmowanych przez cywilów. W tym czasie załoga nie miała już odpowiedniego zapasu wysokości, żeby ratować się na spadochronie, no i niestety obaj lotnicy zginęli. Pewnym takim pocieszeniem jest to, że obaj lotnicy zostali pośmiertnie odznaczeni tytułem bohatera Białorusi. Teraz dwa słowa o organizacji i jednostkach wchodzących w skład lotnictwa białoruskiego, przy czym zaznaczam, że będę tutaj mówił tylko o jednostkach, które wykorzystują maszyny bojowe. I tak główną jednostką wykorzystującą samoloty MiG-29 oraz obecnie Su-30SM jest 61. Baza Lotnictwa Myśliwskiego znajdująca się na terenie Baranowicz. Jednostka wywodzi się w prostej linii od 61. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, którego piloci brali udział m.in. w wojnie koreańskiej. W 1994 roku pułk stacjonujący na lotnisku Baranowicze w obwodzie brzeskim wszedł w skład sił powietrznych państwa białoruskiego.
Jednostka dysponowała wówczas samolotami Su-27P, które były wykorzystywane przez jedną z eskadr, oraz samolotami MiG-29, które latały w drugiej eskadrze. Aktualnie planowane jest przeprowadzenie wymiany uzbrojenia. MiGi mają znaleźć się w jednej eskadrze, a do drugiej mają trafić nowe, sprowadzone z Rosji samoloty wielozadaniowe Su-30SM. Idźmy dalej. W Maszczuliszczach znajduje się 50. połączona baza lotnicza, w której wykorzystywane są samoloty transportowe IU-76MD, Antonowy 26 oraz śmigłowce Mi-8 i Mi-24, które również są podporządkowane siłom powietrznym. Białoruś posiada około 20 aktywnych śmigłowców Mi-8. No i zazwyczaj podaje się, że jest to 8 starszych śmigłowców w wersji podstawowej oraz 12 nowych Mi-8 MTW-5 i właśnie takie śmigłowce miały naruszyć polską przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży latem tego roku. Oprócz tego Białorusini mają wykorzystywać jeszcze 6 śmigłowców Mi-26, jednakże informacje te nie są do końca sprawdzone, gdyż liczba śmigłowców Mi-26 ma regularnie ulegać zmniejszeniu. Warto wspomnieć także o śmigłowcach szturmowych. Najnowocześniejsze są w białoruskim arsenale śmigłowce Mi-35P. Wiadomo, że 17 sierpnia 2023 roku na Białoruś dotarła pierwsza partia złożona z czterech maszyn Mi-35P, natomiast do końca bieżącego roku Białorusini mają otrzymać jeszcze co najmniej 8 śmigłowców Mi-35P. Poza nowymi Mi-35P Białorusini korzystają także ze starszych Mi-24 w wersji W i w wersji P. Według ostrożnych szacunków nasz sąsiad posiada 6 Mi-24W i 4 Mi-24P. Ostatnią dużą jednostką białoruskiego lotnictwa, o której warto wspomnieć, jest 116. Gwardyjska Radomska Baza Lotnictwa Szturmowego Czerwonego Sztandaru, której siedzibą jest Lida. Jednostka wykorzystuje samoloty Su-25, L-39 oraz Jak-130. Wcześniej wykorzystywali jeszcze Su-24, ale kilka lat temu samoloty Su-24 zostały wycofane z eksploatacji na Białorusi. Jednostka wywodzi się w prostej linii od 116. Radomskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Gwardii. Jednostka była odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru. Natomiast samym początkiem tego pułku był 563. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, który w pierwszym okresie wojny z Niemcami latał na samolotach I-16 i Migach 3. Później w 1942 roku jednostka dostała samoloty Jak-1, brała udział w walkach w rejonie Briańska, Orła, Woronerza i Stalingradu, a później także pod Kurskiem. W lutym 1945 roku, już jako jednostka gwardyjska, pułk brał udział w walkach o wyzwolenie Radomia, za co otrzymał swoją nazwę wyróżniającą. W 1982 roku na wyposażenie pułku wchodzącego w skład Białoruskiego Okręgu Wojskowego wprowadzono samoloty Su-24, które były w nim wykorzystywane jeszcze w czasie, gdy jednostka weszła w skład Sił Powietrznych Białorusi. W 2012 roku pożegnano się z samolotami Su-24. Oprócz tego można wspominać jeszcze o licznych pułkach obrony przeciwlotniczej, jednostkach odpowiedzialnych za obsługę stacji radarowych itd., itd., ale dzisiaj ten wątek chciałbym zostawić. Zamiast tego chciałbym wspomnieć co nieco o, nie bardzo wiem jak to określić, problemach białoruskiego lotnictwa z balonami. Chyba to będzie dobre określenie. Dość powiedzieć, że co jakiś czas, na przykład przy okazji Pucharu Gordona Bennetta, dochodzi do incydentów z udziałem białoruskiego lotnictwa. I tak pierwszy taki przypadek miał miejsce w 1995 roku, gdy mimo iż wcześniej poinformowano Białorusinów o tym, że załogi balonów przelecą nad ich granicą, to Białorusini po prostu zestrzelili jeden balon, w wyniku czego zginęło dwóch Amerykanów, a potem aresztowali załogi dwóch innych balonów, które wylądowały na ich terytorium, a potem dostały jeszcze te załogi karę za to, że wlecieli na Białoruś bez posiadania odpowiedniej wizy. Potem do 2004 roku z Białorusinami był spokój, ale w listopadzie tego roku wyszło na jaw, że białoruscy piloci latają dla sił powietrznych Wybrzeża Kości Słoniowej, no i podczas działań na tym terenie kilku Białorusinów
przypadkowo zaatakowało pozycję francuskich oddziałów pokojowych w pobliżu miasta Błakie. No cóż, zdarza się najlepszym, ale zdolności nawigacyjne białoruskich lotników to temat na osobną dyskusję. Dalej, w 2012 roku prezydent Białorusi wpadł we wściekłość po tym, jak z Litwy nadleciał cywilny samolot i zaczął zrzucać nad Mińskiem i Iwieńcem małe miśki na spadochronach. Do każdego miśka była przyczepiona tabliczka z napisami przeciwko rządowi Łukaszenki, a także z informacjami o tym, że na Białorusi łamane są prawa człowieka, co baćkę, jak się zwykło nazywać Łukaszenkę, troszeczkę zdenerwowało. No ja mu się nie dziwię, bo sam bym się wkurzył, jakby ktoś mi nad miastem jakieś miśki na spadochronach rzucał i w ten sposób miasto zaśmiecał. Potem w 2020 roku białoruski śmigłowiec Mi-24 został poderwany w powietrze, bo od granicy z Litwą nadleciała spora grupa balonów, które przynosiły informacje z tak zwanymi symbolami antypaństwowymi. Litwini ogłosili, że białoruski śmigłowiec naruszył litewską przestrzeń powietrzną, a Białorusini ogłosili, że Litwini zorganizowali celową prowokację. Na koniec można by jeszcze wspomnieć o ostatnich wypadkach na granicy polsko-białoruskiej, gdzie działo się naprawdę sporo latem tego roku, ale zostawmy ten wątek, bo co nieco o nim mówiłem już bliżej tych wydarzeń. Jak widzicie, dzisiejszy film jest dosyć długi, ale i tak nie zostały w nim poruszone, wyjaśnione i omówione wszystkie kwestie dotyczące białoruskiego lotnictwa. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zapraszam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Oprócz tego można wspierać kanał także za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający przez YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, na przykład dodatkowe filmy, wcześniejszy dostęp do filmów, jak również drobniejsze bajery w postaci dodatkowych emotikonek, które jakoś wielką popularnością się wśród widzów wspierających nie cieszą. Dziękuję serdecznie za kawkę i pozdrawiam, a zwłaszcza widzów wspierających, czyli Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Grabka, Kacpraka Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsana oraz Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i ugółem przeciętnie na dzień dzisiejszy debesta i ugółem całe te i dziękuję za tą wypowiedź. Do widzenia, cześć i czołem.